Dzień dobry, wiążki serdecznie w nowym odcinku Zagrajmy w Shogun 2 Total War na legendarnym klanem Otomo i aktualnie gonimy uciekinierów, którzy ostatnio ośmielili się zaatakować nas w jednej z największych bitew stoczonych chyba przeze mnie w Shogun 2 Total War. Mają do dyspozycji 5 oddziałów łuczników, są to ronini z łukami i dużą liczbę mnichów z naginatami, więc może to być twardy orzek do zgryzienia, mimo że dysponujemy naprawdę zaawansowanymi jednostkami i naprawdę doświadczonymi. Jednak mimo wszystko trzeba ich wybić, by jak najszybciej przygotować się na nadejście kolejnej armii Ikko-Iki i z wakasy wyprowadzić kontrofensywę na Echizen. Więc myślę, że wejdziemy oczywiście na pole bitwy, by zminimalizować nasze straty i poprowadzimy naszych żołnierzy w taktycznej batalii na mapie strategicznej. Myślę, że będziemy raszować ten las ludziska. Będziemy szybciutko biec do tego lasu. Tylko po to, by go zająć, ustawić tutaj terko, no i może w dwóch nawet liniach, i samurajów za nimi, by ukryć po prostu ich przed nadejściem wroga i zapewnić naszym jednostkom osłonę drzew, gałęzi, liści przed nadlatującymi strzałami, ponieważ mapa nie do końca nam sprzyja. Ten teren jest niedopuszczalny, żebyśmy na nim walczyli, ponieważ terko będą tu bezużyteczni, a tylko ta górka daje nam naprawdę jakiekolwiek pole do popisu. Będzie trzeba ją błyskawicznie zająć, myślę nawet o... rozstawiaj. Myślę nawet o naprawdę szybkim raszu. Zobaczcie, to jest fajna górka, można się tu naprawdę ładnie rozstawić. Wróciłem już do detali, które mieliśmy poprzednio, więc gramy znowu na bardzo wysokich detalach. I teraz tak... Terko od razu sobie rozstawmy w ten sposób. Samuraje w ten sposób, naginaty na flance, no i nasz dowódca, wszyscy w grupie, od razu biegiem do przodu, plus jest tutaj naprawdę niewielu, więc myślę, że dowódca powinien zaatakować ich jak najszybciej. Świetnie. Tych terko, jak widzicie, gdzie jest przeciwnik? Skąd nadchodzą posiłki przeciwnika? To mnie bardzo interesuje. Nie mam pojęcia, bo go nie widzę. Chyba tam jest. Dobra, widzę go już. Okay, przy okazji zobaczymy, jak tak nasz dowódca sobie poradzi z nimi. Lecą pierwsze strzały. Zerowe straty, nic nie trafili. Kolejna salwa. Dwóch jeźdźców padło, trzech. I zdążyli wypalić jeszcze przed tym. Bardzo ładnie. Zostali wytłuczeni przez naszą konnicę. Pięknie. No i widzę, że komputer ustawi się tutaj. No dobra, to w takim razie będzie zmiana taktyki. Nie musicie już biec. Ale ustawcie się mniej więcej w tym kierunku, bez biegania już oczywiście. Dobra, generał Winc nie jest, to jest najważniejsza informacja. No i zobaczmy, dokąd przeciwnik będzie się tutaj chciał poruszać. Przyspieszmy mecz. Dobra, my rozstawimy swoich terko. Myślę, że w ten sposób ich rozstawimy sobie. Nie musicie biec, przypominam. Moi samurajowie za wami. Z tymi naginatami myślę, że zajdziemy ich od flanki. No i generał gdzieś tu z tyłu. Dobra. On ma tutaj sporo tych łuczników. Będzie trzeba uważać. Na pewno będzie trzeba mocno uważać. I teraz się zastanawiam, czy nie przejąć przypadkiem tego lasku tutaj. Bo jak widzicie... Ronini z łukami. Oni nie są zdecydowani, by siedzieć w tym miejscu jakoś specjalnie. Najpierw się rozstawmy na spokojnie. Później będziemy myśleć. Teraz sobie zrobimy grupę. I podejdziemy do przodu. Tylko nie biegać. Na spokojnie, żeby nie zmęczyć naszych jednostek. Przerzucę też chyba jeden oddział tych naginat. Jednak na tą flankę. Widzę, że tutaj są duże siły konne. Okej.
Was ustawimy sobie tutaj. Teraz wybiegniecie już. No i zaraz za wami samurajowie plus naginaty. Mają się ukryć w tym lesie. Świetnie. Kolejne oddziały. Jak widzicie, wysyłają już swoich łuczników. Płonące strzały. Proszę bardzo, niewiele mi to zrobi w lesie. Ukryjcie się błyskawicznie. Jak się przestaną ruszać, powinni się zaraz ukryć. Dobra, jeden już jest ukryty. Drugi też. Doskonale. O to właśnie chodziło. No i co, podejdziecie? Może uda ich się tutaj jakoś spulować na tej zasadzie. Jak to wygląda? Czy wy dacie radę tutaj wystrzelić? Nie, nie dacie rady tutaj wystrzelić. To będzie problem. Może inaczej to zrobimy jeszcze. Spróbuję podejść z tej strony i zacząć strzelać do mnichów. Tym jednym oddziałem. Wy natomiast się rozstawcie gdzieś w ten sposób. Kolejne oddziały za wami. Wy w ten sposób. A wy bronicie flanki. I widzę, że coś tutaj, jakaś akcja będzie możliwa. O, bardzo ładnie. W takim razie od razu szybkie strzały. W tych? No dobra, zdążyli dobiec. W takim razie pomóżcie im od razu. Wystrzelajcie w tamtych. I naginaty mają i natychmiast pomóc. My sobie podejdziemy za to tutaj. W ten sposób i postaram się zaatakować tych mnichów. Do przodu. Tu tak samo. Do przodu. Nie wiem, powolutku podchodzić. Co mi co tutaj gonimy ich? Możemy. Nie, do tyłu jednak. Przynajmniej są samiterko. Gdzie wybiegnie to tutaj z tej cholery? Wracać na pozycję. Pięknie, ten oddział został już skończony. Ci, jak widzicie, się wycofują. Znowu się przestawić. Są ronini z łukami po raz kolejny. I teraz was trzeba rozstawić ponownie. Dwa ich oddziały zostały już zniszczone. Wy do tyłu. Wy również. Będziemy ich sobie tak powolutku niszczyć. Mnisi z naginatami, cudownie. W takim razie zrównać ich. Szybki ostrzał. Bardzo ładnie o to właśnie chodziło. I do tyłu. Samuraje do przodu. Naginaty na flankę. Jak to wygląda tutaj? Tu już wygrywamy. Doskonale, wy zaatakujcie ich tu. Do przodu z powrotem. Nam się może uda... Widzicie, tutaj zaatakowali już za ostro, idą do przodu. Nie lubię się bronić za bardzo na takiej górce. Zaatakujemy też te naginaty. I gdzie jest mój dowódca? Mój dowódca do przodu, plus wy również. Dobra, kolejny oddział naginat. Pięknie to chodziło. Natomiast będziecie sobie tam stali. Nie mamy innego wyboru. Wy do przodu. Wy się rozstawić.
Pięknie, o to chodzi. Szarża. I bierzemy naszego dowódcę, plus dwa dodatkowe oddziały Terko, cały czas do przodu. Mamy napierać, teraz będziemy napierać. Nie? Dobra, panika w ich oddziale. Idealnie. Dowódca. Terko się rozstawić. Idealnie, o to tak naprawdę chodziło. Teraz wy na flankę. Ostrzelać tych. Mhm. Pomóżcie im przegrupować się. I od razu damy buffa. Postaram się zaatakować gdzieś tutaj od tyłu jeszcze. Idealnie. Tutaj spanikowali. W takim razie zaatakować ich w tym miejscu i tutaj. Świetnie. Krwawa bitwa, naprawdę krwawa. Weźmy sobie grupę. Przestańcie już strzelać. Stop. Już ich rozgromiliśmy. Mhm, kontynuuj oczywiście. I dajemy sobie speeda. Doskonale. W ten sposób wyeliminowaliśmy kolejną groźną armię przeciwnika. Duże straty, ale przeniesiemy ich sobie do zamku, a później uleczymy. Koniec. Zakończ bitwę. Nikogo nie straciliśmy, za to oni stracili praktycznie wszystkich. Doskonale, ten oddział do widzenia. Tutaj została resztka. Wycofują się dalej. Wy natomiast wróćcie tu. Będziecie w zasięgu, musicie być w zasięgu posiłków. I dodamy tutaj ninja. Więc zobaczmy jeszcze, gdzie są niepokoje, z którymi powinniśmy się zająć. Więc tak, co ty masz? Aresztowanie, kontrwywiad, nadzorowanie osad, całkiem wysoko. W takim razie mógłbyś się pokusić, żeby iść w tamtą stronę. Jak tutaj jest z wiarą? Chrześcijaństwo 43%, chrześcijaństwo 39% i to są chyba tylko dwie prowincje już, które mamy w miarę niespokojne. Więc tak, ty idziesz do Yamato. Mhm. Są naprawdę wkurwieni. Ty natomiast... Minus 7. Nawet jak zwolnię ich z podatku, to niewiele da. Czyli w tej jednej prowincji będziemy mieć bunt. To na bank. Nie utrzymam jej. Dobra, wyjdziesz tu w takim razie, dbaj o miasto. Dalej są niespokojni. Coś niesamowite. Dobra, zwolnij ich z podatku. I... Tych już raczej nie widzę możliwości, żeby jakoś ocalić w ten sposób. Za duże niepokoje są w tej prowincji. Dlaczego takie duże niepokoje? Inne wyznanie, to jest główna przyczyna. No dobra, czyli to jest będzie też powód, dla którego za 6 tur będziemy rozwijać sobie tą drogę, by zmaksymalizować szybkość zmiany wiary na naszą. A tak to, zobaczmy jeszcze co mamy tutaj. Tu jest kolejna nieprzyjemna armia, tym bardziej złożona już z Roninów. I w sumie nie obraziłbym się, gdyby poszedł i zaatakował Wakasę, bo ja bym mógł iść zdobyć Echizen później. Tu jest tylko jedna malutka jednostka, plus całkiem spory garnizon. Weźmiemy sobie teraz naszych ninja i przede wszystkim dodamy ich do naszych armii. Są dalej też niespokojni, ale nic z tym nie mogę zrobić niestety. Ta armia uda się do stłumienia tego buntu w Ki. Natomiast jak ten generał już dojdzie, przejmie nad nimi kontrolę.
Inaczej się tego raczej zrobić nie da. Tu mamy ten nasz jeden okręcik, tu jest spokojnie. Czy coś jeszcze, jakieś szlaki handlowe mam zablokowane? Nie. Tam gonimy tego pajaca, już go w tej turze nie dogonię. Zobaczmy. To musimy odzyskać. Żeby on się tutaj nie zaczął produkować mocniej. Dobra, skończmy turę. Jeszcze tylko zobaczę zadowolenie w rodzie. No, lojalność generałów mi spada, nie wiem czemu właśnie. Tutaj też honor daimyo spadł drastycznie, więc dostaniemy minus do zadowolenia. No się robi... O Jezus Maria, to znowu ta Keda przyleciała. I Hattori się odbudowało. Twarde walki o tą prowincję, autentycznie twarde. Najazd wroga, rosną niepokoje. Rebelia chrześcijańska. Dalej się nie dało? No okej, w tym tempie to my zdążymy sobie wejść do zamku na spokojnie. Dobra, co my tu mamy? Bardzo nieprzyjemną armię, więc... Myślę, że... Tych sobie przerzucimy na razie do Iga. Natomiast tą całą armię wprowadzimy do zamku. Co ma Hattori? No zobaczcie, no Hattori znowu już z tyłka wzięte po prostu jednostki. Nie wiadomo skąd on to zdobył. I znowu dwóch generałów potężnych. Moglibyśmy tą armię zabrać i go spróbować zaatakować. Tą armię Hattori oczywiście. Ale na razie pomyślmy nad naszymi niepokojami. Niepokoje mamy w Omi. To musimy coś na to podziałać. Ty idziesz, znaczy, tutaj. W tą stronę. Ty natomiast... Musisz wylądować... W tej prowincji. No pięknie wylądowałeś, po prostu doskonale. Oni sobie powinni poradzić. Jeszcze możemy dla pewności dowerbować dwa oddziały Shigaru i mu dosłać do pomocy. Jeszcze weźmiemy sobie zachęć armię. No i to co musimy zrobić, to przede wszystkim wyrzucić Takedę. Ciebie też. I Takedę będziemy gonić. On gdzieś tutaj uciekł, więc możliwe, że go dogonimy i zatopimy mu tą armię. Wow. Jest więcej koiki. Dobra, do widzenia. Wszyscy do widzenia. Strasznie upierdliwe. Znowu? Boże. O, dziękuję. Dobra, jeszcze starczy nam. Pięknie, kocham tą flotę. Zatopmy tą armię. Oni mają zdecydowanie... Byliby dużym zagrożeniem dla nas teraz. Jeden okręt zdobyty. I wróćmy od razu na nasze wody. No gdzie kurwa tu kliknąłem? Przepraszam za szeklne, ale... Dobija, to już autentycznie mnie dobija. Czasem ta pieprzona kamera, która lata na wszystkie strony. Jeden misklik i dupa. Teraz pomyślmy. Która armia byłaby najlepsza do obrony? Hattori mają masę opancerzonych jednostek. To wyjście jest jedno. Bierzemy tych. Chowamy ich tu w zamku. Teraz bierzemy sobie tych. Też by się przydali bardzo mocno. Co, tą konnicę przeniesiemy na razie do Yamato. Terko pójdą do Iga. Bardzo fajnie, że tędy idziesz, ale spoko. Nie, kurwa, nie całość. Boże, jak mnie dzisiaj ta gra troluje. Weźmiecie sobie jeszcze daimyo. Też tu pójdzie. No z nimi nie będziemy walczyć tak na mapie. Głupie by było.
Teraz, co jeszcze, ile możemy ich tu jeszcze dołożyć? Sporo. Więc damy wam łuczników. W zasadzie przydałoby się więcej raczej jednostek walczących wręcz. No to damy ci tych, cztery oddziały. Nie, nie damy ci, bo nie dojdą. Byście poszli bez daimio. Dobra, poradzą sobie w wypadku jakiejś tam jatki. Wy natomiast idziecie do Kyoto. Dobra, tu możemy już spokojnie wznowić podatki. I w następnej turze zająć się tym zagrożeniem w Awie. Plus przydałoby się teraz właśnie obudować troszkę takich budynków nastrajających ludność bardziej na naszą stronę, więc na pewno zrobimy sobie spelunkę. I tylko na to mi starczy pieniążków. Chyba, że... Jeszcze może chwileczkę. Mamy tutaj naszego ninja, prawda? Sabotaż armii, to jest mój sabotażysta. Moglibyśmy spróbować sabotować armię Hattori. Oni mają tylko tutaj kilka oddziałów. To zależy, ile to będzie kosztować też. No widzicie, 1300, więc nie stać nas na to, ale możemy mu zabić dowódcę. To też nie jest głupim pomysłem. Bo ci nie mają dowódcy, to nie jest dla nas problem. Tu jest gorzej, że tu jest Metsuke jakiś idzie i ten Metsuke może ni stąd, ni zowąd nagle coś zdziałać, więc może skośmy tego Metsuke. Ci agenci jednak są groźniejsi. Z tej strony, jak widzicie, idzie kolejna armia Ikoiki, która prawdopodobnie będzie chciała wesprzeć Ise, więc my przerzucimy z Kyoto armię wraz z naszym niewiernym synem do Yamato. Później jak stąd zwrócimy, też z tym generałem będzie lepiej. Na razie, zobaczmy jeszcze. Mam mało generałów, autentycznie mam mało generałów. Dobra. Możemy się postarać to naprawić, 140, albo zbudować tą spelunkę. Myślę, że jednak zbudujemy spelunkę. Mam jeszcze 59, to już mi na nic niestety się nie przyda. I zajmijmy się teraz odstraszaniem przeciwnika. Dobra, teraz on uciekł z kolei w tamtą stronę. Czy ci mogę dodać do tej floty? Nie, tu jest już pełno. Tutaj również jest pełno, więc na razie sobie popływamy w tym miejscu. Nie będziemy za bardzo się wychylać. Wy natomiast zabezpieczycie tamten obszar. Może starczy na naprawę. Nie, nie znaczy na naprawę, ale też jest ok. Dobrze. Czy coś stąd jeszcze powinienem zrobić? Tu była... Tak. Tu są kolejni na ban i blokują mi jeden z portów. To musimy się zająć tą jednostką pływającą. Stopień upierdliwości w tej grze właśnie bawienia się z flotami przekracza czasem poziom kuriozalny. Dlatego czasem naprawdę wolę topornego Medievala 2. Niż te nowe, cudowne czasem pomysły w nowych Total Warach. Średnie młyny zatopione. Wracacie tutaj. Wy z kolei wróćcie na tą pozycję. Niedługo powinni się pojawić znowu piraci, więc musimy się na to przygotować. Nie będziemy już podnosić podatków. Czy ja przejąłem te młyny? Nie jest mi ono potrzebne. Zatopmy je. I ten Metsuke niech cały czas jeszcze podróżuje też na front, więc idziesz tędy. Doskonale, dobra. Czy gdzieś możemy jeszcze mieć jeszcze rebelię? Nie. Fantastycznie. Wy nie dojdziecie w ciągu dużo. To zajmie, zanim dojdą. Omi jest troszkę podniszczone. Ale nas naprawdę nie mamy... Choć nie, to możemy naprawić, bo nas na to stać. No spoko. Dobra, wiadomość. Ci sobie powinni bez problemu poradzić przeciwko tym armiom. Dwoma armią nawet. I jeszcze mamy naszego kolejnego ninja. Nie, tu jest Metsuke, tu jest ninja, prawda? Tak jest, tu jest nasz ninja. Przerzucimy go do Omi. No i zobaczymy, gdzie oni pójdą. 5 tur do technologii i kończymy turę.
nie chcę iść na razie na wakasę, z wakasy wyjść na Echizen, bo to mi tylko zrobi kłopoty. Dobra, wy atakujecie, oblegacie. Okej. I wy mnie zaatakowaliście. Też może być. Zobaczymy, jak się będą sprawdzać wojownicy z Testudo. Tadakatsu. Testudo Tadakatsu. Okej. To mi się nawet podoba, że oni mnie zaatakowali, bo oni będą musieli przyjść do mnie. Stoczymy sobie tę bitwę jeszcze. Zwłaszcza, że ustawimy się pięknie na wzgórzu, na wysokim wzgórzu. Powodzenia. Z możliwością obrony z flanki. Stawimy Muriari i niech się bawią. Nie ma tutaj jednostek dystansowych na tej bitwie, więc nie będzie problemu. Więc mają bonus do pancerza, ale my mamy bonus do ataku. To się niweluje troszkę. No i generała, który będzie na pewno ich uderzać z flanek. Dobra, piękna pogoda, jak zawsze w tej porze roku. Więc my sobie rozłożymy nasze siły. A Shigaru na pewno w tym miejscu. Albo może jakiś na jakimś większym, albo może to wzniesienie wykorzystamy? Nie, to wzniesienie sobie wykorzystamy na spokojnie. W ten oto piękny sposób. Albo może jednak to. Dobra, zróbmy tak. Ci natomiast mają być ukryci w lesie. Dowódca, gdzieś tu z tyłu. O to chodziło. No to jest pytanie, czy oni idą klasycznie? Tak, zobaczcie, się blisko rozstawili. To są właśnie Hattori, oni się mogą tak blisko rozstawiać. Nie przewiduję jakichś specjalnych problemów w tej bitwie, więc nie powinno ich być. Zmęczą się jeszcze podejściem pod tą górkę, my się troszkę ustawimy lepiej. W ten sposób pod nich się ustawimy. I zobaczmy, jak wyglądają nasze nowe jednostki tak przy okazji. Oni są potężni, ale jest ich bardzo niewiele. Zobaczcie, jak wyglądają. Kretyńsko mają te dzwonki. Nie wiem, co to jest. Wygląda jak dzwonek. Dziwnie wyglądają. Ja powiem, że mieli dziwne pomysły. I co mają tutaj? Okrzyk bojowy. Po dwa poważnie zmniejsza morale obronę wręcz i szybkość maksymalną czterech jednostek wroga. Niezłe. Okej. No, podchodźcie, podchodźcie. Biegnijcie, proszę bardzo, zmęczcie się jeszcze. Pięknie to wygląda. Stąd zaatakujemy naszymi samurajami i ich zniszczymy. Dobra, myślę, że już spokojnie możecie przejść do pozycji defensywnej. Pięknie. I teraz ich atakujemy. No zobaczymy, jak to działa. Czy ja wiem? Niby nieźle. No i co? Już zwątpiłeś? Czy jeszcze nie? Teraz dowódca. Dowódcą przejedziemy sobie, a zaatakujemy ich od tyłu. Mhm. Czy powiem tak, nie giną. Na razie. Złamiemy ten oddział, już będzie jednego mniej. Mhm. Do tyłu. Nie będziemy go ryzykować jego śmierci. Jest na razie bardzo ładnie. Ale się trzymają skubańcy. Tych sobie wesprzemy. I atakujemy ich teraz tu. Plus wy. Tutaj. A dowódca ma ich ścigać i zabić. Pięknie, kolejny oddział panikuje. Tak samo, oni się nie przebiją przez tych Yari. Mowy nie ma. Jakbym miał samurajów z katanami, to jeszcze. Ale nie tym czymś. Wow, nieźle. Dobra.
zniszczmy ich morale. O Jezus Maria! Jaka jedno... Dobra ta jednostka jest. Pięknie. Zaatakujmy ich od razu. Tu tak samo. Wy też zdejmijcie już tych... Możecie ich ścigać. Kontynuuj! Teraz to będziemy ich wyrżynać. No, tam ich nie dogonimy. Ale tutaj jak najbardziej. Choć nie, tutaj też już nie uciekli. Doskonale, wybiliśmy ich, zamek jest nasz. Tylko ci jeszcze uciekają. O, że się ich uda dobyć. Zerowe straty mi zadali. Góra, wycieńczenie. Przez to, że musieli jeszcze tak długo biec. A nie, dobra, wrzucili szybszy bieg, bo nie damy rady. Uciekli. Zakończ bitwę oczywiście. Więc zamek jest nasz, bez problemu. Tych Jari możemy w takim razie rozwiązać, którzy byli z tamtej strony. Rekrutowani. Rołek kapusi. Pyszność. No i pięknie. Straty 93. Wszystkich do widzenia. No i kolejny tutaj agent nam idzie. To będzie gorzej. Myślę, że tą armię przerzucimy tutaj, tą armię przerzucimy tutaj i... widzicie, sporo ich tu się zrobiło nagle. Znowu. Oblężony zamek. No niestety. Tak, mamy 2000. Więc ile jest tu armii? Są tu dwie armie tak naprawdę. Zaraz będziemy tutaj myśleć. Tylko najpierw jeszcze sobie... To odbijemy. I tamtych zabijemy. Generał awansował. Pokojowa okupacja oczywiście. Dobrze, tych wybijmy. Pięknie. I tak, z uwagi na to, że tych już nie potrzebujemy, to ich sobie rozwiążemy. Tu jest w miarę spokojnie, naprawmy ten zamek oczywiście. Czy ja mogę stąd wyjść całą armią? Byłoby bardzo miło. Mogę, nadal są szczęśliwi. Zabierzemy też tego agenta. I już są nieszczęśliwi. No, ten agent był jednak potężny. Super. Ale na samym turze zostawimy sobie tego agenta. I teraz tak, mamy tu już dowódcę, jakiś tam wojsk, czyli weźmiemy tak, co tu mi przyszło, głowinko, coś mocnego. Dobra, myślę, że może moglibyśmy uderzyć wreszcie, bo oni tak ciągną, będą tak ciągnąć w nieskończoność, to strasznie się robi irytujące już na tym etapie w grze. A więc tak, nasz ninja odpowiedzialny za umiejętność sabotażu ściągnie tutaj. Spróbuje się sabotować tą armię. 77%. Tej armii nie możemy sabotować. Sabotuj armię. Sabotowano działania wrogiej armii, cudownie, do tego doznał strat. Dodatkowo my sobie staniemy całą armią tutaj. Przerzucimy też dowódcę do tej armii, tego słabszego, ale trudno. I zaatakujemy sobie na pewno tą mniejszą armię. Możemy nawet jeszcze spróbować... Ten ninja wyjść nie może, tak? Wy już się zregenerowaliście w miarę. Możemy przerzucić tą konnicę naszą w takim razie jeszcze też tutaj. Bo zanim ci dojdą do Ise, to troszkę potrwa. Wiecie co, spróbujmy ich załatwić na tej zasadzie. Po prostu zaatakujemy ich frontalnie, mamy olbrzymią przewagę liczebną. Olbrzymia przewaga liczebna, tak? Dupa.
No i znowu mam tą sytuację, że nie mogę wyjść z miasta. Jak to już mnie wkurwie zaczyna? Goddammit! Dobra, mam dość. Mam dosyć. Autentycznie. Idziesz tu. Mhm. Teraz tu. Tak, on oczywiście ma posiłki zewsząd, tak? Super. O Jezus Maria, to się robić zaczyna irytować mnie bardzo. Nie rozumiem, czemu ja nie mogę wyjść z miasta, żeby go atakować. Nie łapię. Autentycznie nie łapię, czemu tego nie mogę zrobić. Zjebana, zbugowana prowincja, autentycznie. Dobra, czy gdzieś jeszcze są jakieś niepokoje? Nie. Mamy awans generała, pamiętam o tym. Rozdajmy go szybciutko. Lisia kochanka. Plus 1 dowodzenia, morale nie. 7 ruchu pod jego dowództwem na nowej kampanii. Dobrze, może być. Już miał jeszcze więcej ruchu. I co? I teraz tak. Ściągnij mi posiłki stąd, 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 stąd. Zaatakuje tą armię. Na pewno. Będziemy musieli ostro bronić. Zobaczymy, co on teraz zrobi. Wakasa jest troszkę niespokojna przez troszkę. Wkurwiona na maksa. Mhm. Weźmy tego agenta w takim razie. Przerzućmy tutaj. Ci są już w miarę spokojni. I minus 2. No dobra, to powiedzmy, że jeszcze moglibyśmy później spróbować coś tam zaradzić, ewentualnie jakimiś podatkami właśnie naprawiać to. Yamato jest jak na razie spokojny. I skończmy turę, zobaczmy, co się będzie działo. Wyniszczenie na morzu. Gdzie? Z was znowu zostawię. A, tutaj, dobra. Dobrze, nie dałem tej tury jeszcze. Okej, okay, wyspieprzać. No może już. Dziękuję. Wy sobie podpłyńcie tutaj i tutaj zostańcie. I teraz jeszcze. Zyskano cechę. Plus 1 do wierności tego generała. Super. Wkryto naszego ninja. Gdzie? Tu. No dobra, ale tu nic nie zrobię. Szlak zablokowany. Dobra. Raport kwatermistrza. Jest ok. Wroga armia w odwrocie. Wroga flota w odwrocie. Jeszcze sobie sprawdźmy, czy tutaj nic nam nie podpłynęło. Głupiego. Nie, ale możemy naprawić sobie tą jednostkę i to będzie nas kosztować 140. Utrzymanie tego jest... Ach, nie potrzebuję cięż. Już tyle tego nie potrzebuję. Mm-hmm. Dobra, ten na ban, niech płynie tutaj i odblokuje mi port. Natomiast wy płyniecie sobie dalej w tą stronę i nie czekajcie na ewentualnych piratów. Dobra. Ile jeszcze? 4 tury, dobra, skończmy tą turę i zobaczmy, co się będzie działo. Takeda jeszcze musiał oczywiście przyleść. Więcej agentów. No nie wydaje mi się, by ci się udało tak wysokopoziomowego agenta zdjąć. I mamy kolejną wielką bitwę. Hattori właśnie wydupczyło armię Ikoiki, gdyż nie zdążyli ściągnąć posiłków. I są w szarej dupie. Że się tak wyrażę, atakują zamek. Okej. Okay. Dobra, ludziska, to w takim razie kolejna batalia o zamek będzie w następnym odcinku. Dzięki za uwagę, hej pa. Tym razem już mam nadzieję, że ich wpierdolimy tak, że się nie pozbierają i zabijemy tego daimyo. To będzie mój główny cel. Ujebać Kaneko Kanekshikake. Nie jesteś Hattori Hanzo, bym cię szanował. Więc
Jak najbardziej. I zabić jeszcze daimyo i koiki. Dwóch daimyo za jednym, jako jedna przystaw pieczeń. Pięknie. Tylko znowu będę musiał zejść z detali. No, dzięki za uwagę, hejpa.